Okej, zaczynamy od oparcia się, jak zwykle, elegancko. Tak się należy oprzeć, więc się oprę. I lecimy. Plan na dziś trochę ogarnąłem. Trochę. Pewnie widać, jaki tam bajzel jest. Od bardzo dawna zależy mi na tym, żeby mieć prasę, taki duży ścisk do sklejania desek razem. I teraz trafiła się okazja, zostało mi trochę żelastwa z konstrukcji tarasu. Ja to pokażę może. Mam takie profile. No, one są pomalowane, ocynkowane i tak dalej, żeby to była konstrukcja wieczna jak na taras. Jest to profil 50x50, ścianka 3 mm. I mam nadzieję, że mi wystarczy. Te rury mają długość, te, które mi zostały, mają długość 3 metry. Tam są jeszcze jakieś drobne śmieci, to będziemy używać. I ponieważ mi to zostało, a nie bardzo mam już gdzie poupychać, więc zrobię sobie z tego ścisk duży, bo na ściski nie zarabiam. Ciągle mi brakuje. Moim ograniczeniem jest niski strop. Tutaj mam tutaj jakieś 2 metry. Tak naprawdę mogłoby być mniej, ale spróbujemy zrobić 2 metry. I mam nadzieję, że jakieś 1,80 m będę mógł ścisnąć dzięki temu. Patrzę się cały czas na ten kontroler, bo nie wiem, co widać. Mam takie ustrojstwo, ktoś mi pożyczył taką maszynę do cięcia. Jest stare, ale może być bardzo fajne. Niestety nikt jeszcze tego nie używał, także nie wiadomo, czy to tnie, ale pewnie będzie cięło. No, te zęby tutaj na tej pile nie wyglądają jakoś szczególnie. Ale sprawdzimy. No, jeśli nie, to będziemy się bawić szlifierką. Szlifierką lipa, bo sypie po oczach, pali spodnie i w ogóle jest źle. Tarcze się zużywają i takie inne, różne inne. Fajnie by było, gdyby to działało. Nie próbowałem tego, nie sprawdzałem. Wymyśliłem sobie w ten sposób, że tutaj na stole położyłem sobie tą folię zabezpieczającą. Tutaj już sobie podłożyłem jakieś podkładki i nawet mam prawie w poziomie, więc jest prawdopodobieństwo duże, że będzie cięło pod kątem. Jeśli nie, to będę poprawiał. Więc teraz tak, trochę obliczeń. Będą nogi. Dobra, stawiam ją tutaj. Obliczenia to chyba będziemy wykonywać w pamięci, bo tu raczej nie ma co liczyć. Będą nogi, ten profil ma 50 wysokości milimetrów, czyli 5 cm. Ja potrzebuję mieć mniej niż 2 metry. Idę sobie zmierzyć jeszcze. Wydaje mi się, że mam tutaj maksymalnie, no właśnie, maksymalnie mam 2 metry. I musimy tak zostać, czyli już mam ta rura nie może być dłuższa niż 195 cm i chyba sobie zacznę notować. Mam rurę 195 cm, kredka się złamała, więc może będziemy ołówkiem pisać, będziemy pisać długopisem. 195. Chciałbym, żeby nogi były na kółkach. Kółka będą miały nie więcej niż 10 cm, więc odejmuję kolejne 10, czyli mam już 185. To jest spontan. Ja tego nie rysowałem, nie projektowałem. Tnę i robię. Będziemy tuningować w międzyczasie. Mamy ją podłączoną do prądu i zobaczmy, co się będzie działo. No, kręci się ładnie powoli. Tutaj już mam ustawiony kąt prosty, z tego co widzę.
więc teraz należałoby sobie odmierzyć 185, czy to aby nie jest za dużo? Nie jest za dużo, 185 jest bardzo ok. No więc 180 to jest mało, bo jak mi tutaj dojdą jeszcze śruby, ściski, to nie będę mógł ścisnąć więcej niż 160, a chciałem ścisnąć więcej niż 160. Dużo więcej. Chciałbym móc ścisnąć 180. No właśnie, i tak dlatego, że to nie jest nigdzie narysowane ani zaprojektowane, to muszę tutaj myśleć na brudno i na głos. No może nie będę myślał na głos. Ok, czyli po kolejnych pomiarach, zmianach i obliczeniach wychodzi mi, że maksymalną wysokość mam 2,10 m. Od tego odejmuję 5, czyli mam 2,05, odjąć 10, 195. 195 i tyle tnę. Teraz potrzebuję 195, ale żeby się czuć bezpiecznie tutaj, ucinam sobie na razie na 2 metry, a później drugą krawędź, drugą stronę sobie obetnę te 5 cm, tylko po to, żeby na pewno mieć równe krawędzie, żeby mi się to ładnie składało. I tutaj bez kątownika się nie obejdzie chyba. Dobra, więc gościa przestawiamy i będziemy testować pierwsze cięcie na tej pile. Tak jak mówię, nikt jeszcze nie sprawdzał tak naprawdę, czy ona tnie. Ściski mi tu przeszkadzają, no mam ciasną piwnicę, ale lepiej taką niż żadną. Może się to uda jakoś. Dobra, tak jak mówiłem, jest ustawione już pod kątem prostym, więc tu powinno być, jak ją ścisnę tym imadłem, to już powinno być ok. No i dobra, pierwsze cięcie. Sprawdzamy, co to robi. Czy to tnie w ogóle? Jest ustawione idealnie. No ale sprawdźmy, czy rozmawiamy tu o jakichś takich w miarę uczciwych kątach prostych, a kąty mamy idealne, czy nie? Jest kąt prosty, czyli piła tnie. Pierwsze i teraz tak, teraz muszę ją sobie obrócić i uciąć na te moje potrzebne 195. No i tnie piła całkiem nieźle. Tutaj się jakieś śrubki, widzę, powoli rozkręcają. Ok, pierwszy mamy i będziemy lecieć z następnymi.
piła zaczęła jakieś dźwięki wydawać. No właśnie, ja będę miał tutaj cztery nogi, ale to dlatego, że jak już robię to ustrojstwo, to chcę zrobić sobie raz na zawsze uniwersalne, żeby się później nie okazało, że nagle jest coś, czego nie mogę ścisnąć. No i co? I to by było na tyle, jeśli chodzi o piłę. Wyrzuciła trochę smaru. I co? I koniec. No to resztę trzeba będzie robić niestety szlifierką. A tak było fajnie. No nic, to tnijmy, zobaczymy co to będzie. No bardzo mocno irytujące jest to, że ta szlifierka mi tutaj tak sypie. Aha, no i teraz jeszcze muszę sobie rysować naokoło. Już nie będzie tak łatwo. Dlatego nie lubimy szlifierek. Kolejna bluza mi się spaliła. Niedługo nie będę miał w czym chodzić. A najbardziej denerwujące w tym wszystkim jest to, że tego cięcia jeszcze trochę jest przede mną. Tak, w związku z tym, że mam co ciąć jeszcze, a bluzy mi się powoli kończą. Poza tym ten syf tutaj też mnie wcale nie przekonuje. To ja może zrobię mały eksperyment i spróbujemy tą tym lisim ogonem to pociąć. No troszeczkę mi kąt uciekł chyba. No uciekł to. Co się śmiejesz z moich okularów do pływania? No, tutaj już nie ma szans. O, na ładne cięcie robią się takie oto dziadostwa. I trzeba to będzie szlifować i poprawiać. No szkoda, niedobrze.
No i dobrze. Tym sposobem mam ucięte cztery elementy pionowe. Krok następny to nogi. Takie nogi wydają się być bardzo duże. Aby tutaj chwilę przemyśleć temat. Dobra, teraz tak, z tego tarasu, z tej konstrukcji. Ta kamera tutaj się dziwnie zachowuje. Nie trzyma się. O właśnie. Tam były przewidziane takie łączniki, które wchodziły tutaj w profil i to było skręcane, co prawda. Czyli to zostaje cztery sztuki i te cztery sztuki no, nie trafiłem. I te cztery sztuki należy tutaj przyspawać. Pytanie jest tylko, czy taka noga wystarczy, czy może powinienem mieć coś na krzyż. Chwila przerwy, muszę pomyśleć. No dobra, w międzyczasie wprowadziłem trochę zagrożenia pożarowego znowu i przeczyściłem tutaj tego gościa małego. Teraz zrobię to samo tutaj. Później sobie znajdę środek. Z grubsza znajdę sobie środek. To ma 100 bez 5 mm. No i dobra. Czyli tak. Coś tu prawie widać. Zróbmy tak, żeby było widać więcej niż prawie. Może widać więcej niż prawie. Tutaj mam gościa, jest ustawiony pod kątem prostym. Może tak zrobimy. Kąt prosty, znowu muszę przestawić kamerę. Mniej więcej kąt prosty, jak widać, tutaj mamy. Jest wystarczająco dobry. Teraz zainwestowałem trochę w całą tą konstrukcję. Kupiłem sobie magnesy do spawania. Aż dwa. Czyli poniosło mnie. Ale dzięki temu mam nadzieję, że to spawanie przebiegnie jakoś tak lepiej trochę. Jeden i drugi. I myślę, że tym oto sposobem, tak, magnesy są fajne, nigdy tego nie używałem, ale już widzę, że są fajne. Więc to się nada w ten sposób. Jedna noga jest. I to samo zrobię teraz z pozostałymi trzema, a co do tych dodatkowych rozpórek tutaj, to już pomysł mam, ale muszę jechać do sklepu po kawałek płaskownika. No i dobrze, tym sposobem mamy wszystkie cztery sztuki wyszlifowane. I teraz muszę sobie przygotować jakieś miejsce do spawania. Więc idę gotować miejsce do spawania.